to wszystko się zaczęło, jak jeszcze w głębokim komunizmie miałem może z 15 lat i moja ciocia Ewa, będąc w Stanach, tam dostała jakąś broszurkę General Motors, chyba, jeśli dobrze pamiętam, i przywiozła to dla mnie jako taki prezent. Szybciutko zacząłem pozyskiwać różnego rodzaju środki i tak naprawdę już po 5 czy 6 latach, gdzie tam różne rzeczy po drodze się działy w moim życiu, no było mnie stać na to, żeby kupić sobie pierwszego mojego Mustanga. Auta mają pomiędzy 50, a najstarszy pick-up ma już lat, to był rok z 50 roku, prawda? Ten pick-up jest. Także no, jest wiekowy, prawda? I w tym momencie no zawsze jest coś, co warto poprawić. Głównie zimą, no akurat tutaj przy Cadillacu pracowałem też i latem, no bo sprzyjały warunki, cieplutko, fajnie, przyjemnie. I tak naprawdę to cały czas się przy tych autach coś robi. Poza samymi tymi, można to nazwać, sportowymi samochodami, posiada pan jeszcze dwa szkolne autobusy z minionych lat. Jeden z nich wykorzystał pan, powiem szczerze, jeden chyba z najciekawszych pomysłów, jakie w życiu w ogóle widziałem, bo postanowił pan tam zrobić... Hej, zapraszam na ponowne spotkanie z Wojciechem Wójcikiem. Tym razem opowie o swoim niezwykłym zainteresowaniu, jakim jest amerykańska motoryzacja klasyczna. Pasja ta zapoczątkowała niesamowitą kolekcję samochodów, plakatów, neonów i innych gadżetów związanych z tym tematem, które przyczyniły się do powstania niezwykłego garażu. Pan Wojtek zgodził się nie tylko pokazać swoje zbiory i o nich opowiedzieć, ale również zdradzić oszałamiające projekty, nad którymi pracuje. Spis treści znajduje się oczywiście tutaj. Serdecznie zapraszam do oglądania. Witam serdecznie, z tej strony Jarosław Banaszek, a dzisiaj moim gościem jest ponownie Wojciech Wójcik. Witam serdecznie. Witam. Jesteśmy tym razem nie w gabinecie, a w garażu, który jest doprawdy oszałamiający. Skąd w ogóle się wzięła u pana pasja do klasycznej motoryzacji amerykańskiej? Chyba to wszystko się zaczęło, jak jeszcze w głębokim komunizmie miałem może z 15 lat i moja ciocia Ewa, będąc w Stanach, tam dostała jakąś broszurkę General Motors, chyba, jeśli dobrze pamiętam, i przywiozła to dla mnie jako taki prezent. Sama broszurka, rozmiary może niewielkie, piękny kredowy papier, niesamowite zdjęcia samochodów, przy nich uśmiechnięci ludzie. Oglądałem tą broszurkę chyba z 1000 razy. To chyba było pierwsze takie zachłyśnięcie się amerykańskimi wozami, bo u nas w kraju jeździły wtedy małe Fiaty, duże Fiaty, syrenki i jakieś autka z Rosji. Było szaro, ponuro na zewnątrz, a tu nagle takie kolory, taki ludzie uśmiechnięci, kolorowo ubrani, prawda? I to było pierwsze takie chyba właśnie spotkanie z amerykańską motoryzacją na broszurce. Później zobaczyłem kiedyś na mieście, jak taki amerykański samochód przejechał koło nas, stojąc na przystanku. No wyglądał jak UFO w jakiejś szarzyźnie. I biedzie kolorowe z całym pasem szerokim czerwonych świateł z tyłu, no wyglądał zjawiskowo, a jeszcze dźwięk jego jak przejeżdżał był też tak niesamowicie piękny i to tym bardziej jeszcze tak jakby pogłębiło, że co za cudna motoryzacja, czyli ustaliło tak jakby kierunek, nie europejskie wozy, nie japońskie, tylko zachód, amerykańskie. Co znaczy zachód, taki daleki zachód. Czyli stąd to się wzięło, a? Chyba tak, chyba to jest stamtąd, bo to tak naprawdę ciężko powiedzieć, który to był taki moment przełomowy, prawda? Ale wydaje mi się, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie wtedy właśnie, ta broszurka. Czyli tak to się zaczęło. A w jaki sposób zaczął pan realizować te marzenia? Po ucieczce pontonem, no nagle przede mną stanął zupełnie inny świat. Tam już jeździły takie amerykańskie auta. Tam były inne możliwości, tam od razu wziąłem się tak jakby do roboty, do pracy.
szybciutko zacząłem pozyskiwać różnego rodzaju środki i tak naprawdę już po 5 czy 6 latach, gdzie tam różne rzeczy po drodze się działy w moim życiu, no było mnie stać na to, żeby kupić sobie pierwszego mojego Mustanga. Ja go później sprzedałem po paru latach, ale to jest inna historia, ale no i wtedy to już tak jakby ten pierwszy Mustang przypieczętował, że to jest najcudniejsze auta, jakie mogą być. Może nie najbardziej dokładne i tak dalej, ale że mają coś w sobie naprawdę takiego niesamowitego, że mnie do nich strasznie ciągnie. I od tego pierwszego Mustangu zaczęła się cała ta wielka przygoda. Ta przygoda, tak, z amerykańską motoryzacją, klasyczną, dodajmy, klasyczną. I znajdujemy się teraz w pana garażu, który jest naprawdę oszałamiający. Jak w ogóle zaczęła się jego budowa? Skąd w ogóle się wziął taki pomysł? Budowa na garaż, dzięki temu, że mamy sporą działkę, wyszła właściwie z przymusu, dlatego że mój pierwszy samochód, Mustang, stał sobie pod wiatką i niestety, no dobrze, był chroniony od deszczu, ale nie był chroniony od mrozu i później od wilży, prawda, które po mrozie przychodzą. I no, rok po roku, jak patrzyłem, co się z nim dzieje, na wiosnę głównie, jaka straszna wilgoć na nim siedzi, jak strasznie on, znaczy strasznie, no zaczyna też w środku pachnąć niesympatycznie, prawda? Dlatego tam trzeba było podejmować różne środki typu instalowanie w środku, wewnątrz auta, jakichś takich urządzeń, co zbierają wilgoć i tak dalej, i tak dalej. I uznałem, że wcześniej czy później to się skończy tym, że auto trzeba będzie albo lakierować, albo jakieś przeznaczyć środki na renowację, że to bez sensu, że trzeba mieć garaż. Doszedł jeszcze pick-up mojej małżonki Beaty i w tym momencie już były dwa auta, które naprawdę wymagały, żeby mieć suchy, ciepły dach nad głową. I dlatego powstał pomysł postawienia garażu. Akurat no miejsce było, bardziej tylko doszły takie zagadnienia techniczne, typu jaki on ma być wysoki, dlaczego taki, a nie inny kształt. No kształt, powiedzmy, ze skośnym dachem wyszedł z tego, że jego, ten garaż mógłby być niższy, no ale z kolei jak mamy podnośnik i na podnośniku stoi auto u góry, no to musi być ta przestrzeń, prawda, u góry, żeby to auto się tam mieściło. Dlatego garaż wygląda tak, a nie inaczej, jeśli chodzi o kształt. No a już same wnętrze i dopieszczanie garażu, no to wiadomo, jak amerykańska klasyczna motoryzacja, no to trzeba było zrobić tutaj też jakiś klimat. No i zbieranie rzeczy tutaj do tego garażu to trwało latami. Już nim garaż powstał, to już były zbierane najróżniejszego typu gadżety. Neony, plakaty, jakieś figurki, jakieś śmieszne rzeczy z tamtych lat. Telewizor udało się zdobyć z lat 60., który tam stoi. I powstał przez to taki kącik a la, powiedzmy, ściana z roku 50. w mieszkaniu. No, na moje 50. urodziny znajomi podchwycili, że super by pasowała taka sofa z samochodu przerobiona, prawda? Dlatego sofa z Cadillaca przyszła. Na następne parę lat później znowuż też była zbiórka na następną sofę. No i tak pomału, no, że tak powiem, zaczął ten garaż żyć, prawda? Nabrał atmosfery, o, w ten sposób to powiem. Wszystko powstało dla tego pierwszego pick-upa i pierwszego Mustanga. Mustanga pierwszego już nie ma niestety. Pick-up jest. I co było dalej? Jak to się zaczęło, cała ta kolekcja tych samochodów? Znaczy, no, Mustang, właśnie pierwszy Mustang to był w Danii, w Kopenhadze, tak? Później on został sprzedany. Następnie po sprzedaży jachtu, który mieliśmy, którym żeśmy podróżowali sobie tam gdzieś z Polski do Hiszpanii i później na wodach Morza Śródziemnego. Po paru latach używania tego jachtu też żeśmy go sprzedali, uznając, że lepiej będzie czarterować po prostu katamarany pływając sobie w różnych miejscach świata, niż trzymać ten jacht w jednym miejscu. I po sprzedaży jachtu no, było trochę środków, które oczywiście zostały zainwestowane błyskawicznie w Mustanga też. Identyczny rocznik, tyle że przyjechał z Florydy, to już ja sam brałem udział w zakupie, prawda? Znaczy nie bezpośrednio na Florydzie, tylko tutaj przez internet. Także pierwszy był Mustang 12 lat temu, później doszedł pick-up.
Następnie po paru latach doszedł jeszcze jeden pick-up z roku 50. Jego tu w tej chwili w garażu nie ma, bo jest u lakiernika, jest robiony na cacy, jak to my mówimy. No i ostatni nabytek to jest Cadillac, który w marcu w tym roku zakupiłem. To jest ten najnowszy nabytek. Teraz się tym pan zajmuje tylko, czy są jeszcze jakieś, jakieś rzeczy, które oczywiście przy tych samochodach cały czas coś się robi. To nie jest auto nowe, że się kupi, postawi, można jeździć i dopiero po paru latach zaczynają wychodzić jakieś tam rzeczy. Auta mają pomiędzy 50, a najstarszy pick-up ma już lat. To był rok z 50 roku, prawda? Ten pick-up jest. Także no, jest wiekowy, prawda? I w tym momencie no zawsze jest coś, co warto poprawić. Głównie zimą, no akurat tutaj przy Cadillacu pracowałem też i latem, no bo sprzyjały warunki, cieplutko, fajnie, przyjemnie. I tak naprawdę to cały czas się przy tych autach coś robi. No i jeszcze jest przyczepa, którą wypadałoby skończyć. Stoi sobie tam z boku i czeka na kolejny krok, bo już zostało zrobione bardzo dużo przy tej przyczepce. Przyczepka też jest z końcówki lat 60. Jajowaty kształt, bardzo, bardzo taka klimatyczna, no ale sporo pracy przy niej było, bo tam dużo było spróchniałych elementów, także wymiana. Ale już to co najgorsze zostało zrobione, także teraz tak jakby z górki. Także no, tu się człowiek nie nudzi przy tych samochodach, że tak no powiem. Właśnie, bo zdecydowanie tym takim pierwszym, najbardziej rzucającym się samochodem tutaj, jeszcze zanim pojawił się ten nowy nabytek, był Mustang. Co o nim pan opowie? No Mustang jest fajnym samochodem, jeśli chodzi o klasyki, dlatego że do Mustanga jest bardzo dużo części dostępnych i dlatego to jest takie wdzięczne auto na zasadzie, że cokolwiek by się chciało wymienić, czy klameczki, czy jakieś tam inne rzeczy, to wszystko jest, prawda? Jest nawet do tego stopnia, że jest paru producentów, jest chińszczyzna oczywiście, ale są też rzeczy zrobione w USA, płaci się tam parę dolarów więcej, ale jak ktoś ma ochotę, to zapłaci więcej, ale wie skąd to ma, prawda? Że to będzie z Ameryki, a nie z Chin, powiedzmy. Także do tego stopnia nawet jest wybór. Czyli jest przez to, że marka jest popularna, jest dużo producentów i tak jakby koło się zamyka. Przez to ludzie też kupują, no bo są z kolei części. I to jest no takie auto, że tak powiem, łatwe w dopieszczaniu, o, bo w konserwacji każde auto tam wymaga dużo pracy, ale w takim już finalnym dopieszczaniu, żeby ono było piękne i w komponowaniu swojego własnego tak jakby charakteru, to jest fajne auto, dlatego że można dobrać sobie gotową tapicerkę, ona jest w różnych kolorach, w różnych stylach, jest styl taki powiedzmy standard, jest styl bardziej taki, powiedzmy, luks, albo jeszcze jakiś deluxe, prawda? Także naprawdę jest wybór jest ogromny. Sam katalog do części do Mustanga to jest już taka gruba księga. A powiedzmy Cadillac jest to zupełnie inna sprawa, bo do Cadillaca jest bardzo mało części generalnie, także jak ktoś, nie znając tematu, kupi sobie Cadillaca, jest na takiej zasadzie, że a, to się tam dokupi, czy tam dorobi, jakąś tam rzecz, szczególnie jeśli chodzi o listwy te różne chromowane, no to jest porażka, dlatego że to są takie profile, że tego no, na pewno można dorobić, ale to jest pewnie straszna inwestycja, by wtedy musiała w to być. Tego nie można nigdzie kupić, bo nikt nie produkuje. Jedynie co to gdzieś ze złomowisk, ale stan tego może być bardzo różny, prawda? Także tutaj przy takich rzadkich autach to niestety jest mega ważne, żeby auto było kompletne. Bo powiedzmy przechromować jeszcze raz daną listwę można, ale jeżeli danej listwy nie ma, to już jest mega problem. I tak to jest. No mi się udało akurat, że był kompletny ten Cadillac, prawda? Drobiazgi można dokupić, jakieś klameczki, lustereczka, tego typu rzeczy można dokupić, ale już poważniejszych jakichś spraw to ciężko. No to prawda, ale poza samymi tymi, można to nazwać, sportowymi samochodami, posiada pan jeszcze dwa szkolne autobusy z minionych lat. Jeden z nich wykorzystał pan w, powiem szczerze, jeden chyba z najciekawszych pomysłów, jakie w życiu w ogóle widziałem, bo postanowił pan tam zrobić hotelik.
No właśnie, skąd w ogóle się wziął taki pomysł i jak wyglądała realizacja tego, można powiedzieć, wręcz szalonego projektu? Pomysł wyszedł znów z zapotrzebowania, bo robiąc tutaj, no jest spory garaż, samochody jak się wystawi, to jest, z tego się robi fajny parkiet, prawda, duży, jest bar, przy którym siedzimy, także znajomi bardzo chętnie urządzają tutaj swoje urodziny, powiedzmy, albo jakieś okolicznościowe imprezy, no i znajomi przyjeżdżający z daleka, no w pewnym ograniczeniu byli z noclegiem, bo w domu możemy przenocować powiedzmy 3-4 pary, ale raczej nie więcej. No i tu był taki może nie problem, ale dylemacik, że no jak jest więcej gości, to co z nimi zrobić, gdzie ich położyć. I pomysł pierwszy był, żeby postawić ze 2-3 takie malutkie domki kempingowe, ale to mi się nie za bardzo podobało, dlatego że domek kempingowy to jest problem, że stoi zimą, powiedzmy, pusty, na wiosnę zazwyczaj łapie jakiś tam zapaszek, prawda, także to by musiało być suszone, ogrzewane i tak dalej, i tak dalej. I to no, umarło śmiercią naturalną, tak jakby. Ale był pomysł, że taki skulbas, było nie było, on ma długość odpowiednią, 12 metrów, szeroki jest na 2,5 metra, że to wygląda jak taki pociąg dosłownie, wielkościowo, i skoro w pociągu są fajnie porobione kuszetki albo przedziały sypialne, to czemu by nie zrobić w takim skulbasie? Problem był, skąd wziąć takiego skulbasa. O, i tu był pomysł, jak zrobić nocleg dla gości, już był. Problem się zaczął, skąd zdobyć skulbasa, bo to nie jest proste, żeby takiego przywieźć z Ameryki ze względu na wielkość. No i przez to koszty, bo da się przewieźć oczywiście, tylko że wtedy musi jechać jako ładunek ro-ro, czyli toczący się gdzieś na jakimś odkrytym statku. I to no, nawet nie dowiadywałem się, jakie są koszty, ale to jest taka dosyć operacja kosztowna, ściągnięcie takiego skulbasa do Polski. A się okazało, że tutaj los nam podsunął skulbasy prawie że pod nos, bo w Piasecznie, do którego tutaj mamy stąd 6 km, prawda, okazało się, że stoją 2 na sprzedaż za bardzo przyzwoite, niewielkie pieniądze. Także tu okazja się natrafiła. Problem był, żeby go tutaj wstawić na teren. Akcja trwała chyba ze 3 godziny wstawiania, ale udało się, wszystkie fotele zostały wyrzucone, podłoga została zakonserwowana, położona na to płyta, żeby było równiutko, gładziutko, no i później ścianki i tak dalej, są teraz 4 pokoje tam. No właśnie, a co z drugim? Drugi skulbas jest trochę mniejszy od tego pierwszego i został wykorzystany jako magazynek na moje różne rupiecie, żeby nie zalegały w garażu, tylko żeby tu było w miarę tak przestrzennie. I te wszystkie rzeczy, których się na co dzień nie używa, to wylądowały na regałkach w skulbasie. No naprawdę, powiem szczerze, że stworzył pan tutaj niesamowite miejsce. A jakie są następne plany? Ma pan jeszcze jakieś pomysły do realizacji? O, następne plany. Następnym planem to jest poszerzenie garażu na część restauracyjną. Kupiłem parę rzędów, właściwie może nie w całej szerokości, ale wycinki rzędów ze starego kina, więc są fajne siedzenia sklapywane. Był pomysł, żeby małe kino zrobić w tej dostawce, że tak powiem. No i tam będzie też część restauracyjna. To czeka na realizację, pomału to się zaczęło. A jeśli chodzi o samochody, no to no żona też marzy o swoim małym jakimś samochodziku, tak? Żeby miała swojego małego Amerykana. No pick-upa już ma, ale to nie chodzi o pick-up, tylko coś osobowego, małego, najlepiej dwuosobowego. Taki, żeby był mały, łatwy w obsłudze, że tak powiem. O. Także marzenia cały czas są i gadżety cały czas zbieramy. No tak, ta realizacja tych pasji jednak cały czas kontynuuje, tak? Idzie do przodu. Po samym wywiadzie pan Wojtek przesłał mi wiele zdjęć ze swoich zbiorów i różnego rodzaju akcji, w których brał udział. Prosił też, by przekazać wiadomość, o której zapomniał wspomnieć w naszej rozmowie, a która jest dla niego niezwykle istotna. Samo posiadanie tych samochodów nie jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze. Szybkie auta to coś, na co może sobie pozwolić wiele osób. W całej tej pasji najważniejsi są ludzie, a nie tylko maszyny. To coś, co łączy nas wszystkich, pasjonatów. Organizujemy wspólne zloty, spotkania, razem spędzamy czas, poznajemy nowe miejsca. To coś niesamowitego.
Spotykamy nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, a z tych spotkań rodzą się niejednokrotnie przyjaźnie na całe życie. To wspaniałe widzieć, jak wiele ludzi ciągnie do amerykańskiej motoryzacji. Ja sam zaraziłem tym moją żonę i córkę, a także wielu znajomych. Razem bierzemy udział w takich wydarzeniach jak Power Big Meet w Arteros czy Wheels and Wings we Flankenberg. Na naszym pierwszym zagranicznym zlocie Nostalgia w Runner B zajęliśmy 3. miejsce za samochód i najlepiej dopasowany strój do auta. Są to niektóre ze zlotów w Szwecji, w których braliśmy udział. W Polsce zaś najpierw były zloty amerykańskich klasyków w Pabianicach czy Radomiu. Kolejnym krokiem było przystąpienie do Mustang Club Polska i uczestnictwo w różnych imprezach, m.in. Mustang Race. Braliśmy również udział w programie Ameryka da się lubić. Jesteśmy też członkami zlotów organizowanych przez American Cars Mania, które prowadzi prawdziwy pasjonat i cudowny człowiek Maniuś. Wszystko to pozwala nam nie tylko poznawać nowych ludzi i oglądać ich maszyny, ale także odkrywać nieznane nam dotąd zakątki naszego pięknego kraju. Dzielenie się tym wszystkim z innymi jest naprawdę niesamowite. Wspólne imprezy, wieczorne rozmowy czy po prostu spędzanie czasu w garażu to niezapomniane uczucie. Myślę, że to jest właśnie w tym wszystkim najistotniejsze. Dzielenie się tym, co dla nas jest ważne, z tymi, którzy są dla nas najważniejsi. No właśnie, udało się panu już tyle osiągnąć, ale w jaki sposób się pan motywował, że jednak kiedy czasami jest ciężko, to jednak żeby jakoś się spiąć i dokończyć to, w jaki sposób na przykład mógłby się pan podzielić z innymi, zmotywować ich, powiedzieć coś tak, żeby ludzie po prostu nie bali się spełniać swoich marzeń? O, no spełnianie marzeń. Przede wszystkim, po pierwsze właśnie marzyć, bo to warto marzyć, warto wirtualizować swoje marzenia, myśleć o nich często, bo to naprawdę los się wtedy uśmiecha. Jeżeli się nie ma marzeń, no to los tak jakby nie ma do czego się uśmiechać i pomóc tak jakby, prawda? Jak się o czymś marzy i się to próbuje mocno tak wirtualizować i mocno tak chcieć jakieś tam rzeczy, to się okazuje, że tak, że los jest na tyle fajny, że ni z tego, ni z owego nadchodzi pomoc w realizacji marzeń. No i nie bać się jakichś, powiedzmy, inwestycji w samochody amerykańskie, bo tylko trzeba to robić z głową, prawda? Jest to inwestycja długoletnia, jeżeli ktoś myśli, że kupi sobie klasyka, bo się naogląda teledysków, gdzie pełno tych klasyków jeździ, właściwie każdy jeden amerykański teledysk to teraz jest z jakimś klasykiem. No to jest wszystko fajnie, ale to nie jest inwestycja z roku na rok. To jest inwestycja długoterminowa. Gwarantuję, że po 10 latach jest prawie 100% zysk. Ale trzeba mieć na to też miejsce. Też trzeba o tym myśleć. No i cóż, no iść za ciosem. Nie iść w nowe auta, tylko myśleć. Myśleć o klasyku, myśleć o tych, jeżeli ktoś gdzieś tam sobie marzył kiedyś o amerykańskim klasyku, to iść w tym kierunku, nie bać się. Nie bać się. Zawsze w razie czego można to sprzedać, jeżeli coś pójdzie nie tak losowo, że nagle się straci garaż, nagle się coś losy jakoś rozejdą, że ten samochód no, nie ma prawa bytu, zawsze go można odsprzedać i jest no, prawie 100% gwarancja, że się na tym nie straci. Po prostu nie bać się marzyć. Nie bać się marzyć, trzeba iść za ciosem i marzyć, przede wszystkim marzyć. Nawet jak to są marzenia dosyć, wydawałoby się, bardzo odległe, to czasami naprawdę okazuje się, że po paru latach następuje realizacja i człowiek sobie myśli, czego ja się tak strasznie bałem, przecież to jest takie proste. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Proszę bardzo. Ta opowieść naprawdę jest no, niezwykła. To, co pan tutaj stworzył, jest naprawdę cudowne. Dziękuję również za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że odcinek ten był równie interesujący jak poprzednie filmy, z którymi serdecznie zachęcam się zapoznać. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam, Jarosław Banaszek. I Wojtek Wójcik. Dziękujemy. Do zobaczenia. No, w pewnym momencie się zastanawiałem tylko, czy ja na pewno włączyłem nagrywanie dźwięku. Tutaj się chciałem odwrócić, ale pomyślałem, nie, włączyłem. No właśnie, przecież miałeś to.